Witamy po krótkiej przerwie, to jest program Zoom przy kawie. A teraz będzie o sposobach na stres i wyciszeniu. Banalne wydaje się powiedzenie, nie stresuj się, jak się wyluzujesz, to na pewno pójdzie ci lepiej. I o tym, jak to zrobić, porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Z nami Katarzyna Koźlińska, trenerka myśli i uczuć oraz medytacji XXI wieku. Witaj. Dzień dobry. Oraz Daniel Bazylewicz, psycholog. Dzień dobry. A zatem jak to zrobić? Powszechnie wiadomo, że staramy się i robimy wszystko, żeby wyeliminować ten stres, odprężyć się, ćwiczyć. Natomiast czy jest jakieś takie ABC? To, o czym warto wspomnieć na początku, to to, że na pewno stresu nie wyeliminujemy. On zawsze będzie, bo taka jest po prostu nasza natura. Natomiast możemy się nauczyć nim zarządzać. Pewna jego doza jest nam potrzebna po to, żeby nas mobilizować do działania i żebyśmy się mogli rozwijać. Ale gdy przekroczony pewny punkt kulminacyjny, faktycznie należy się nim zająć. I pierwszą rzeczą, którą na pewno warto zrobić, jest po prostu uświadomienie sobie i podjęcie decyzji, że chcemy coś z nim zrobić. Bo tylko powtarzanie, że ja coś z tym muszę zrobić, ale nadal robienie tego samego, no nie przyniesie po prostu zmiany. Tak? Bo tylko ugruntujemy stare nawyki. Się samo nie dzieje, nie samo stanie. Się nie dzieje, czyli musimy coś zmienić, żeby coś zmienić i w kontekście stresu i takiego wyciszenia, żeby to działało nam na co dzień, to zachęcam do tego, żeby właściwie, po prostu żeby się relaksować w jakiś sobie właściwy sposób codziennie, żeby to odprężenie, żeby to napięcie można było rozładowywane na bieżąco. A z takich bieżących spraw, gdy coś się nagle dzieje, to można sobie po prostu zrobić taką chwilę stop, głęboki wdech, wydech. Powiedzieć sobie, jest jak jest, wszystko mi sprzyja i iść dalej, tak? Czyli na momenty takiego wycofania po to, żeby na nowo ruszyć, żeby się nie wdać w ten kołowrotek myśli. Ale co z tymi medytacjami? Bo one też nas jakoś uspokajają, niwelują ten stres, ale pytanie, czy są dla każdego? To jest bardzo dobre pytanie, bo wiele się mówi o medytacji i też w pewnym sensie każdy z nas rozumie ją inaczej. I jeżeli powiem, że medytacja to nie jest pozycja ciała, tylko stan umysłu, stan wewnętrzny, to uznam, że medytacja jest dla każdego. Tylko że właśnie chodzi o to, żeby znaleźć swój własny sposób. No właśnie, jak się tego nauczyć? Bo jedni będą z chęcią przyjdą na kurs relaksacji po prostu i będą chcieli spędzać 10 minut czy też 15 minut dziennie na to, żeby pobyć samemu ze sobą w ciszy siedząc, ale niech to będzie zbyt statyczne i oni będą medytować, na przykład biegając albo spacerując z psem albo dłubiąc w ogródku. Więc można, tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby być przez chwilę chociaż samemu ze sobą, żeby usłyszeć siebie, żeby nie uciekać od tego, co jest w nas. Czyli każdy medytuje tak naprawdę po swojemu. Po swojemu, ale chodzi o taką, wiadomo, pewne techniki są i można od czegoś zacząć, ale też ma to nam sprawiać przyjemność, a nie być jakąś katorgą, że ojejku, znowu trzeba iść medytować, tak? No ale właśnie, często słyszałem pozytywne myślenie. No i Daniel, pytanie do ciebie, czy możemy się nauczyć tego pozytywnego myślenia? Czy to pozytywne myślenie może nam pomóc w zniwelowaniu tego stresu? Jak najbardziej. To jest trochę to, o czym ty powiedziałaś. Przede wszystkim, jeżeli chcemy coś naprawić, to musimy zauważyć, że coś nie działa. Jak nie zauważymy, to nic z tym nie zrobimy. Nasze emocje w dużej mierze zależą od tego, jak zinterpretujemy daną sytuację. Przychodzi sąsiadka z ciastem, myślę sobie, o fajnie, super, miła sąsiadka, miły dzień. Albo przyjdzie, pomyślę sobie, o, chyba coś ode mnie chce, samochód mi zarysowała. Więc w zależności od tego, jak sobie to zinterpretujemy, no, będzie różne nastawienie, różne emocje. No jak już zauważę, to mogę trochę dyskutować z tym, nie, no może przesadzam, tak? Czyli trochę zastanowić się, czy moja ocena tej sytuacji jest adekwatna, czy to jest rzeczywiście powód do stresu. Mhm. No właśnie, bardzo często mówi się, że niektórzy rodzą się wręcz optymistami, a inni nie. No i pytanie, czy da się jakoś nad tym pracować? Jak najbardziej. To trochę jest pytanie, czy biologia, czy ta tabula rasa. Są badania, które potwierdzają, że rzeczywiście czasami człowiek ma taką tendencję do skoncentrowania się na rzeczach nieprzyjemnych albo na przyjemnych. No i to już byśmy trochę mogli powiedzieć o tym, że już biologicznie jesteśmy nastawieni na coś pozytywnego albo negatywnego. Czyli jednak. Jednak, ale ja bym to trochę zostawił obok. Z tym i tak nic nie zrobimy, naszych genów nie zmienimy. To, co możemy robić, to rzeczywiście trenować się w tym myśleniu, czy przy okazji medytacji. Wyłapać, jakie mamy schematy, jakie mamy przekonania na temat świata, czy świat jest niebezpieczny, czy ludzie są interesowni, czy ludzie są życzliwi z natury. I te schematy sobie przekładamy do różnych sytuacji, w zależności jakie mamy te schematy, jakie przekonania, no,
tak potem widzimy świat, więc nad tym można pracować. No i pracujmy, drodzy Państwo, żeby z malkontentów przerodzić się w optymistów, którzy zawsze będą mieć uśmiech na twarzy i zawsze będą pozytywnie podchodzić do wszelkich niepowodzeń i wszelkich stresów. Dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy. A Państwa zapraszamy na kolejną lekcję makijażu. Tym razem będzie coś dla dzieci.